W dzisiejszym odcinku cyklu Kultowa Pszczyna odwiedzamy miejsce stworzone i prowadzone przez niezwykłe kobiety. Sklep Ubiernatki. Ma co prawda tylko 16 metrów kwadratowych, ale za to ponad 70-letnią fascynującą historię. Odkąd cykl Kultowa Pszczyna ruszył, zaczął się ukazywać, nasi czytelnicy wielokrotnie pisali do nas właśnie z prośbą o to, żebyśmy odwiedzili to miejsce, w którym się teraz znajdujemy, czyli sklep u Biernatki. Miejsce takie dosyć niepozorne, bo nieduże, ale jakby się przyjrzeć jego historii, no to się okazuje, że jest dosyć imponująca, głównie przez postać założycielki. Czyli mojej babci. Zgadza się. Proszę o niej coś więcej opowiedzieć. Tak jak pani już wspomniała, sklep jest niepozorny, bo jest to dwa razy naj, jak ja to zawsze mówię. Jest to najmniejszy sklep w Pszczynie i najstarszy. Moja babcia nazywała się Rut Biernat z domu Antes i założyła ten sklep w 1947 roku. Dlatego myślę, że jest to naprawdę najstarszy sklep. Zanim założyła ten sklep, to historia była dość ciekawa, bo babcia była bardzo barwną według mnie postacią. Była kobietą przede wszystkim przedsiębiorczą. W 1931 roku pierwsza praca mojej babci była na dworze Zofii Kosak-Szczuckiej w Górkach Wielkich, gdzie babcia została zarządcą domu Kosaków. Poznała rodzinę artystów, malarzy, przede wszystkim Jerzego i Wojciecha Kosaka. Częstym też gościem był u nich Ignacy Stanisław Witkiewicz, który notabene narysował portret mojej babci oraz karykaturę. Portret obecnie znajduje się w muzeum, ale tutaj mamy w gazecie, która ukazała się, portret babci, który przedstawia kobietę wracającą z folwarku z opadającym lokiem na czoło. Narysował ten portret Witkacy. Oprócz tego portretu jeszcze była karykatura, która gdzieś w czasie wojny zaginęła. Jak do tego doszło, że porzuciła te wszystkie swoje dotychczasowe zajęcia i zarządzanie tymi włościami cudzymi, no i postanowiła jednak zająć się swoim własnym biznesem, poletkiem? Myślę, że dlatego, że była tak osobą przedsiębiorczą, to do końca chyba to nie było to, co chciała robić w życiu i wpadła na pomysł otworzenia sobie sklepu. Znalazła na rynku tutaj w Pszczynie lokal, wcześniej mieściła się tutaj przed wojną kwiaciarnia i od państwa Śmieszków wynajęła ten malutki lokal, który ma tylko 16 metrów kwadratowych. W tamtych czasach otworzenie czegokolwiek, tym bardziej działalności właśnie takiej prywatnej, otworzenie sklepu było zadaniem karkołomnym, bo to nie było takie łatwe, jak dzieje się to w dzisiejszych czasach. Tych sklepów naprawdę było bardzo mało. Oprócz babci to jeszcze tam była pani Czerwionkowa, pani Jakubowska. No i tak pomalutku rozkręciła swój biznes, jak to teraz mówimy. Na początku to było tylko pasmanteria była i konfekcja. Czyli asortyment no zgoła inny niż obecnie, no ale czasy całkowicie się zmieniają, potrzeby klientów też się zmieniają. Przychodzi mi na myśl historia drugiej niezwykle oryginalnej postaci związanej z tym miejscem, czyli pani Marysi, tak? Która słynęła z tego w Pszczynie, że właśnie wiązała krawaty. Tak. Babcia zatrudniła wtedy 18-letnią panią Marysię i pani Marysia miała tylko 3 miesiące pracować w tym sklepie, a została na prawie 60 lat. To jest niesamowite, tym bardziej w dzisiejszych czasach, bo pani Marysia do pracy przyjeżdżała też na rowerze z Goczałkowic i na motorku. Potem woziła też moją babcię, ponieważ moja babcia nie miała prawa jazdy. Tak samo obydwie jeździły po towar. To jeździło się wtedy pociągiem, autobusem, jeździły do Częstochowy, do Sosnowca, a pani Marysia słynęła tutaj wśród mieszkańców z tego właśnie, że wiązała krawaty. I zasada była jedna, że krawat musiał być kupiony u nas i wtedy został zawiązany. Krawat był wiązany na wzrost danego klienta. Klient nie był w tamtych czasach anonimowy przede wszystkim.
tylko tu przychodziło się na pogawędki, na ploteczki. Wszyscy się dobrze znali, każdy mówił o swoich jakichś tam problemach, troskach. No i tak to trwa do dzisiejszego dnia. Babcie przyprowadzały swoje córki, potem swoje wnuczki. Ja myślę, że teraz już obsługujemy czwarte pokolenie, że to już chyba są prawnuczki, gdzie jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczne, że po prostu tyle lat klientki z nami są, co jest właśnie ewenementem w dzisiejszych czasach, bo konkurencja i sklepów jest teraz ogrom. Zupełnie jest inaczej, bo kiedyś to był problem ze zdobyciem towaru, i klienci byli, a teraz jest towaru pełno, a my musimy walczyć o klienta, jest zupełnie to inaczej. I mnie to zawsze fascynowało już od małego dziecka, można powiedzieć. Podobało mi się to i tą żyłkę gdzieś do handlu, to myślę, że odziedziczyłam po mojej operatywnej babci. Tak się złożyło, że pani postanowiła przejąć sklep po śmierci babci. No i pewne zmiany też pani wprowadziła, na przykład dotyczące nazwy, bo tutaj jesteśmy teraz w sklepie Ubiernatki, tak. Ale kiedyś to była Galanteria i konfekcja. I konfekcja. Tak, ale zawsze gdzieś tam wśród pań, wśród klientów mówiło się, idę na zakupy do Biernatki. Więc nazwa pochodzi, typowo jest od nazwiska mojej babci, myślę, chcieliśmy jakoś to uwiecznić po prostu. Żeby w świadomości klientów został ten sklep, że ze śmiercią babci nie wszystko się skończyło, tylko historia ciągnie się jak gdyby dalej. W tym roku mam 30-lecie już swojej własnej działalności, a 12 lat temu otworzyliśmy drugi sklep obok, La Femme, ze względu też na to, żeby zadowolić większą ilość klientów, bo trudno mieć wszystko w tych 16 metrach kwadratowych. Dzisiaj jest tak, że klientki z pokolenia na pokolenie przychodzą tutaj nie tylko zrobić zakupy, ale też poplotkować, powspominać, żeby pozwalają odżyć tym sentymentom. No ale myślę, że nie tylko po to, bo jak na taki długo działający sklep przystało, no to macie też czym się pochwalić. Mówię tutaj o asortymencie, że na przykład 80% wyrobów, ubrań, które sprzedajecie, pochodzi od polskich producentów. To nie jest moim zdaniem dzisiaj tak często spotykane, kiedy wszystko tak naprawdę przyjeżdża do nas z Chin i te ubrania na przykład po dwóch praniach są już do wyrzucenia. No, gdybyśmy wychodzili z założenia, że będziemy sprzedawać tylko chińskie rzeczy, to myślę, że tyle lat byśmy się na rynku nie utrzymali, więc to chyba jest najlepszy dowód na to, że klientki są zadowolone, że do nas po prostu wracają. Tutaj nie przychodzi się tak jak do, nie wiem, supermarketu, nie obrażając supermarketów, czy do sieciówek, że sam sobie klient szuka, tylko na takiej małej przestrzeni w ogóle jest ciężko czasem sobie samemu coś znaleźć. Stawiamy na to, że przychodzi klientka, której możemy doradzić, dobrać odpowiedni fason, dobrać odpowiedni kolor, doradzić czasem coś. Staramy się też iść z duchem czasu. Nie mamy wprawdzie jeszcze transmisji w internecie sprzedażowych, które teraz są bardzo, bardzo modne. I zdobywamy wtedy klienta, powiedzmy sobie, w całej Polsce, ale chcemy jak gdyby wyjść też naprzeciw swoim klientkom. I mamy stronę na Facebooku, w internecie, zapraszamy serdecznie. Strona nazywa się La Femme i Ubiernatki. I tam nasze klientki nie muszą się fatygować i odwiedzać nas tak często, chociaż serdecznie zapraszam, ale mogą sobie kliknąć, zobaczyć co jest. Staramy się pokazywać to, co mamy w jednym i w drugim sklepie. I jak panie są zainteresowane, to przychodzą, piszą i to jest taka forma kontaktu z naszymi klientami. Chociaż ten kontakt taki face to face, to a internet nie Facebook. A nie Facebook, na pewno jest zupełnie inny i tego nie zastąpi. Więc zapraszamy wszystkie panie do odwiedzania nas i bardzo z tego miejsca chciałam wszystkim paniom podziękować, że tyle lat, jeszcze raz zaznaczę, od 1947 roku jesteśmy tutaj dla was, bo po prostu bez was nie byłoby nas. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i serdecznie zapraszam. A czemu pani nie nosi kolorów? Jak nie? Dobra, a uważa pani, że w takim kolorze pani nie jest ładnie? Nie wiem. Bardzo nie pani wiem. Jest ładnie. Tak? Na pewno, że tak. Na przykład w takim sweterku, bo to jest sweterek oversize'owy, moja droga, luźniejszy, do tego takie spodnie. I proszę bardzo.